Jakie było pierwotne przeznaczenie tajemniczych ruin w Ostroszowicach? Budowla w kształcie rotundy w dawnym parku zamkowym intryguje zarówno okolicznych mieszkańców, turystów, jak i historyków. Przez lata krążyło wiele domysłów na temat obiektu. W końcu udało się jednak dotrzeć do prawdy. Budowla powstała w 1600 roku, czyli jest to stara budowla, składająca się z dwóch pierścieni. Pierścień zewnętrzny ma obwód ponad 62 metry. Zewnętrzny pierścień ma średnicę 20 metrów, a wewnętrzny, czyli ta arena właściwa, ma 10 metrów. Budynek odzwierciedla ówczesną modę. Zaprojektowany został tak, by pełnił funkcję areny turniejów rycerskich. Jest to mała arena, na której wojownicy, rycerze nie mogli walczyć na koniach, dlatego też po wjechaniu przez tą bramę musieli schodzić z konia. Giermek odprowadzał konia, a sami na piechotę walczyli w tym wewnętrznym pierścieniu. Arena funkcjonowała prawie 200 lat, a każdy organizowany tu turniej rycerski był skrupulatnie odnotowywany w księgach pałacowych. Oczywiście walki były różne, walki na miecze, walki na maczugi, a także na różnego rodzaju łańcuchy. To średniowiecze i późniejsze czasy walk rycerskich miały naprawdę bogatą ofertę zabijania się i ćwiczenia sztuki walk. Ostatni turniej odbył się tu w 1794 roku przy okazji ślubu hrabiny Leopoldiny von Zertos. Później budowla podupadała, oczywiście niszczyła się pod wpływem atmosferycznych warunków. Mieściło się tutaj m.in. po zadaszeniu międlarnia, czyli coś, co wykorzystywano do międlenia lnu. Wówczas jeszcze len był popularny, a nie bawełna. Był to okres do gdzieś połowy XIX wieku. A później założono tutaj hodowlę bażantów, bażantarnię, i mieszkał też tutaj dozorca parku. Z czasem jednak przestało się to też opłacać. I jeden z przyjaciół hrabiego, inny hrabia, podpowiedział hrabiemu Zertos, aby ściągnął zadaszenie, które było sztuczne, i zostawił ruiny w formie takiego zakątka historycznego w parku. Jest to prawdopodobnie jedyna na Śląsku arena walk rycerskich, jaka przetrwała do naszych czasów. Podobny obiekt funkcjonował choćby przy Zamku Książ, ale dziś nie ma już po nim śladu.